MMA Rocks razem z Maćkiem Brzostkiem, ojcem niedawnych sukcesów tutaj z trójmiejskiej sceny, jeżeli chodzi o MMA. Cześć Maciek, w ogóle pierwszy raz się widzimy przed kamerą. Witam wszystkich, tak, pierwszy raz przed kamerą, mam nadzieję, że to wideo się uda. Tak jest, słuchaj, no ostatnio o tobie zrobiło się troszeczkę głośniej, no bo tutaj dwóch jakby trójmiejskich zawodników, czyli Łukasz Stajewski, Oskar Piechota, no z grapplerów stali się ostatnio nokautującymi maszynami, także podpytam cię troszeczkę właśnie o pracę z chłopakami. Może zacznijmy od Łukasza Sajewskiego. Od kiedy w ogóle pracujesz z Łukaszem, no i jak wyglądały te początki współpracy? Z Łukaszem gdzieś pracuję już chyba gdzieś koło roku, no nie pamiętam tej daty, ale na pewno ponad rok. Pierwszy raz przyszedł Łukasz i zrobił walkę z cieniem, to ja się zapytałem, z iloma walczy naraz i to dosyć śmiesznie, to wspominamy cały czas. No i z czasem zaczyna to wychodzić, jak mówiłem troszkę wcześniej, że mam troszkę inny styl przygotowania tych zawodników. Dużo lat spędziłem poza granicami Polski i poznałem wielu fajnych trenerów, ludzi i zacząłem po prostu innym stylem trenować ludzi i tak właśnie to wychodzi. No, odszedłem do tej starej polskiej szkoły boksu, dlatego że no, wiadomo na jakim poziomie stoi to wszystko. Po powrocie, po tym kilkuletnim powrocie do Polski wróciłem ciągle to samo. Ja mówię, nie, to nie może być. I nagle się okazało, że to moja wiedza i umiejętności przekazywania ludziom tej wiadomości zaczynają unosić jakiś fajny skutek, więc kurczę, tutaj fajnie zaczyna to wychodzić. Praca. No właśnie, pracujesz tak jakby, wychodzisz się z Woksu, właśnie jak mówisz, starej szkoły, tutaj Stoczniowiec, Gdańsk, legendarny klub. No ale właśnie powiedz, jak wygląda to przejście, tak? No bo pracujesz dużo z bokserami, tak jak Izzy Ugonoch, tak? Który teraz wyjechał do Stanów. Jak wygląda jakby przygotowanie takiego zawodnika MMA, który, no jak to jest zupełnie inny styl boksowania? Tak, dokładnie, to zupełnie co innego, więc tutaj trzeba podejść pod ten styl walki, tak? Nie ma gardy, tak zwane, no garda nie działa, są małe te rękawiczki, no ale tu właśnie bazujemy na tym, żeby nie dostawać, tak? Każdy chce iść uderzać, no ale zapomina o tej najważniejszej rzeczy, żeby dobrze walczyć, trzeba po prostu najpierw nie dostawać, to jest najważniejsza rzecz. No i patrzymy do tego inaczej ułożone nogi, to wszystko, te nogi, tak? Do kopnięcia, to wszystko, no i poprzez ten właśnie mój sposób, który oczywiście sekretem jest mój sekret, którego nie powiem oczywiście, na czym to polega, pracuję tak, no jak widać. Efekty są w postaci już trzech knockoutów i dwóch Oscara, jednego Łukasza no i właśnie mam nadzieję, że to dalej pójdzie. Oczywiście nigdy nie nastawiamy się na knockout, tylko po prostu ta stójka ma pomóc chłopakom w parterze. No ale jak wychodzi, wiadomo, są rzucane hasła w ringu, w walce, wykorzystują, wiedzą co mają zrobić i w końcu zaczęli myśleć, co mają robić po prostu. Tu, wracając do Łukasza Stajewskiego, tu już od walki z Kamilem Gniatkiem, no bo może cofnąć, tak, nie było sekretem kiedyś, że Łukasz Stajewski po prostu pierwsze co robił, to dążył do parteru i właśnie od walki z Kamilem Gniatkiem, gdzie praktycznie cała walka potoczyła się w stójce, ostatnia walka z Egorowem też praktycznie to poddanie zaczęło się od mocnego nokautu. Bo jakbyś mógł powiedzieć, też tak trochę opisać tą ewolucję Łukasza, jak ty to widzisz, co Łukaszowi już wychodzi, a czego tam jeszcze brakuje? Tak jak mówię, właśnie przyszliśmy z Łukaszem, pierwsze zaczęliśmy z Łukaszem pracować, no to mówię, pierwsza walka się nie powiedziałem, Łukasz, pokaż pierwsze co potrafisz. Dużo śmiechu było i cały czas jest dużo śmiechu, że walczył z trzema osobami naraz w tym momencie. No ale mówię, jest takie coś, że zawsze mówię, dajcie mi kredyt zaufania, dajcie ten miesiąc, a ja wam coś pokażę, co by wam nigdy nie przyjdzie do głowy. I zaczyna tak właśnie pracować na tym. Wbrew pozorom, każdy myśli, że to właśnie ten boks, te uderzane te ciosy, to właśnie rękami, to tylko same ręce, więc jest tutaj właśnie ta tajemnica bardziej w czymś innym. No i powoli, powoli Łukasz i czy Oskar właśnie zaczęli rozumieć. Trochę trzeba było pokrzyczeć na nich, trochę musieli, powkurzali się na mnie, ale efekt jest taki, że zaczęli naprawdę zaczynają się fajnie ruszać i zaczynają, widzą to, co mają robić. Duży nacisk właśnie dajemy na coś właśnie, ale nie mogę powiedzieć na co. No ale to wychodzi właśnie, tak jak ma wychodzić. Mam nadzieję, że z walki na walkę widać, że ruszają się chłopaki coraz lepiej, coraz sobie boksują, stoją pewniej. Wiadomo, im pewniej stoisz na nogach, tym pewniej atakujesz i pozwala im to właśnie założyć tą balachę, czy skończyć w parterze swoją ulubioną akcją. Ale mówię, im pewnie stoisz, to właśnie pewnie atakujesz, to co mówiłem wcześniej. Ten parter, mówię, ja nigdy nie stawia się na noko, tak jak mówiłem wcześniej, mają swoje robić, mają im to pomóc do tego, co są najlepsi. Tak, są najlepsi są w parterze, mam nadzieję, że z czasem będą tak uniwersalni, że będą sobie wybierać, co jest lepsze, stójkę czy parter i skończyć jak najszybciej walkę. A właśnie, a jak u Ciebie wygląda jakby takie, no, ustawianie tego boksu z myślą o grapplingu? No bo Ty jednak nie miałeś z parterem dużo wspólnego w życiu. Jak potrafisz, tak powiem, sobie wyobrazić to? Czy w ogóle bierzesz to pod uwagę, że to właśnie jest wielu płaszczyznowa walka, tak? Że tu masz dwóch grapplerów praktycznie u siebie. Jakby, czy robisz tą poprawkę na to, że są, nie wiem, technika przejścia, nie wiem, lewy, prawy, na przykład jakieś, nie wiem, wejście zapaśnicze. Czy bierzesz to w ogóle pod uwagę, czy skupiasz się raczej tylko na poprawie tych elementów bokserskich? Dużo jest treningów takich technicznych, gdzie pod
box, ale oczywiście kontaktuję się tak samo z trenerami właśnie Zbigniewem Teszką, z Grzegorzem Kubowskim pod tym właśnie względem. Rozmawiam dużo z Oskarem, z Łukaszem, jak to wygląda, podglądam też treningi tutaj chłopaków na sali, pytam się tak samo, bo wiadomo, ja z tego się nie wywodzę, a mówię, wiedza jest tutaj w tym moim przypadku jak najbardziej potrzebna. I oni sobie ustawiają się to, ja się pytam i oni się mnie pytają i właśnie to na tym polega, że ja ten dobry trener to jest taki, który nie ustawia zawodnika pod siebie, bo kiedyś tak to trenował i tak mu wychodziło, to każdy jest indywidualny. I ja, moje zadanie jest znaleźć ich sposób poruszania się w ringu i żeby to przyniosło efekt, tak? Nie, że ze klapki na oczy masz to robić i robić, tak? Właśnie to jest to połączenie tego wszystkiego, parter, góra i tak ma to wyjść. Okej, twój drugi podopieczny, Oskar Piechota, już ostatnio drugi knockout, bardzo ładny w karierze. Pierwszy knockout, który zaliczył, to Olivia Victoriano. 3 miesiące w pracy z tobą i znaleźliście ten jego trochę już chyba firmowy cios. Tak, powiedz właśnie, no jak się pracuje z Oskarem, no bo nie ma co ukrywać, super grappler, ale no dokładnie, jak się pracuje z Oskarem? Oskar i Łukasz to są osoby bardzo pojemne, to trzeba przyznać, i bardzo utalentowani. No i powiedziałem, dali mi kredyt zaufania. Prawdopodobnie wyszło z tego, że po prostu nie było z kim trenować boksu i tak wyszło. Na pewno nie dlatego, że mam ładne oczy. I po prostu tak kredyt zaufania i tak z treningu na trening to czuli, że teraz te mocniejsze ciosy, że coś im mówię, czego nigdy nie wiedzieli, że coś nie tak chyba, i się kłóciliśmy. No ja całe życie tak robiłem, a nagle dobrze, a spróbuj to i zobacz, no i lepiej. No i tak zaczął właśnie wychodzić. Przez te 3 miesiące właśnie znaleźliśmy ten lewy sierpowy, tak luźno, fajnie. Naturalnie wychodził i trenowaliśmy go cały czas. To nie był przypadkowy, dużo osób mówi, że to przypadkowo, lucky punch. Nie, te osoby, które były tu na sali, widziały, jak z Oskarem to było bardzo ostre trenowane, tłumaczone, tak. I właśnie tak się skończyło. Lewy prosty, na siatkę, Livio się denerwował, nogi zostawił z tyłu, głowę do przodu, no nic innego nie zostało, ja tylko go tam ustrzelić. Okej, okay, no teraz tutaj ostatniej niedawnej walce Oskara z Chiavellinim. No, może się ze mną zgodzisz, ale to była moim zdaniem pierwsza walka, w której było widać, że Oskar nie tylko rzuca po prostu ciosy, że to nie jest tam po prostu, że on wyprowadza, tylko on naprawdę myśli w tej walce i ten jego bok zaczyna wyglądać trochę inaczej właśnie przez to, że to już nie jest mucka, tylko Oskar naprawdę spokojnie widzi walkę. Dokładnie, to jest cały mój zamysł. Przed tą walką oglądałem, żeby nie skłamać, 20 razy wszystkie walki właśnie tego Włocha. Plan był taki, jaki był i Oskar wykonał go w 110%. Omawialiśmy to, wiedział, co mał robić, każde moje hasło rzucane za klatki, wiedział, co to znaczy i dlatego właśnie tak wyszło, jak wyszło. Mówię, zaczął myśleć. Myślenie w boksie, w walce, to nie można iść do przodu i trzeba stworzyć okazję do uderzenia, tak? Bo wiadomo, małe rękawiczki, każdy tam zarzuca, no ale mało ciosów tam było, tego, no ale mówię, to jest 15 minut walki, więc tutaj naprawdę można sobie boksowo powalczyć i stworzyć sobie okazję, dużo okazji do tej walki. To ważniejszy plan jest, właśnie rozpracowaliśmy cały ten system, jak miał zachodzić, tu uciekał te silniejsze ręki, no wiadomo, Włoch miał bardzo mocne uderzenie, kończył też te wszystkie walki przed czasem praktycznie, więc tutaj trzeba było zniwelować to, wprowadzić w obronę i karcić go. Poszło hasło jedno do przodu, wiadomo co chodziło, bo dwie próby były tutaj ataku i przy jednej właśnie się tutaj udało. No, cały czas Paweł Kowalik wisi ci obiad za to, za ten knockout. Ale powiedz jeszcze tak generalnie, od kiedy w ogóle, kiedy był twój pierwszy kontakt z MMA? No bo to jest dyscyplina dosyć młoda. Ja pamiętam, powiem mała prywatna, chodziłem na Stoczniowca, też tam gdzie ty tam trenowałeś, to były początki, gdy ja się zaczynałem interesować MMA, to w ogóle były czasy mojego liceum, jeszcze takie zamierzchłe czasy. I wtedy pamiętam, no był ogromny opór, szczególnie środowiska bokserskiego przeciwko MMA. Kiedy ty jakby się przekonałeś do tego, czy w ogóle miałeś jakiś uraz, jak to wyglądało u ciebie, taka historia twojego kontaktu z MMA? Wiesz co, to właśnie śmieszna historia, bo tak jak większość ludzi, a to był błąd właśnie, bo się też odwróciłem tego, mówię, jak byliśmy młodzi i zaczął ktoś kopać kolegę, to znaczy, to był dziewczyna już, nie? To było tak właśnie, tak było. I też tak troszkę jakby klapki do oczu miałem, ale później zacząłem się tym interesować. Mówię, otwarty umysł to jest bardzo ważna rzecz dla trenera i tak szczerze mówiąc, tutaj z Oskarem. Oskar zapytał się mnie, czy może trenować, bo tutaj nie ma z kim. Zaczęliśmy trenować i zacząłem mi opowiadać i zacząłem się bardzo mocno przyglądać tym walkom i co zauważyłem? Bardzo fajne luki w gardzie. Co bardzo widać teraz po tych walkach, gdzie chłopaki nokautują. I zacząłem właśnie oglądać dużo walk, czy właśnie UFC, czy ten KSW, ta każda inną instancję. No i oczywiście przeciwników chłopaków to rozpracowane, mówię, po nocach, po 20-30 razy oglądam tej walki i każdy element dopracowania trzeba, żeby wyjść. Chłopak musi być pewny, że ja mam plan dla tego właśnie Oskara czy Łukasza
I tak mam być, kończyć. Mówię, nie kończyć, nie musić kończyć nokauty. No wiadomo, jak ktoś się nastawi na nokaut, no to może być zawsze w drugą stronę, ale mają szukać właśnie tego miejsca, żeby sobie otworzyć tą drogę do parteru, albo po prostu naruszyć tak przeciwnika, żeby mu zaszkodzić, w sensie, żeby spadła ta kondycja i mógł z nim sobie popracować tak jak chce. Okej, okay, jakiś ulubiony zawodnik UFC, jeżeli chodzi o boks? O boks? Ja się bazowałem na Dariuszu Michalczewskim, a wiadomo, że tutaj mnie też trenował przez jakiś dłuższy okres pierwszy ten Michalczewskiego i miałem bardzo dużo fajnych trenerów, od każdego coś wziąłem, ale mówię, tutaj bardzo fajnie też wspominam pracę z zagranicznymi trenerami, gdzie dużo od nich wziąłem. No mówię, stara szkoła boksu została, tak? Nie dała się rozwinąć, no. No to szkoda. No właśnie ja bardzo żałuję, że ci trenerzy polscy, amatorscy prawdopodobnie też, że no nie rozwijają się. Gdzieś tam kiedyś to robili, tak robią, no wiadomo, no trzeba rozwijać. Jest się trener szkoleniowcem, trzeba się rozwijać do samego końca, tak, żeby przekazywać tą wiedzę zawodnikom na różne sposoby, żeby to właśnie złapać. Okej, okay, w MMA ulubiony zawodnik, jeśli chodzi o boks? Andreas Silva, oczywiście. Andreas Silva, tak dokładnie. Sposób poruszania, lekkość chodzenia, lekkość uderzania ciosów, atomowych ciosów. I to jest właśnie to, co właśnie próbuję tutaj chłopakom pokazać. I pokazuję, mówię tutaj, nie będę mówił jak i co, no bo wiadomo, każdy ma swoje sekrety. Na razie to wszystko wychodzi. Czasami jeszcze troszkę, jak mówię, przez grudzień idzie topornie, ale oni zaczynają to robić, to co mi się podoba, tą moją myśl. I oni tak samo to akceptują. Widzą, że to im wychodzi. No, poza zawodnikami MMA pracowałeś właśnie między innymi z tutaj naszym lokalnym Tysonem Izu Gonowem, który wyjechał do Stanów, teraz chwileczkę wrócił. Powiedz, jak ta współpraca się zaczęła, no i w ogóle no, jak oceniasz Izu teraz, może miałeś kontakt z nim po powrocie? Współpraca właśnie z Izu zaczęła się, bo znamy się już od kilku lat, chociaż kontakt się urwał. Zaczęło się, jak właśnie miał problemy tam ze swoją stajnią i swoimi trenerami. Przyjechał do Gdańska i szukał po prostu jakiejś alternatywy, żeby potrenować. Wiadomo, jak ktoś trenuje i nadarzy się okazję, tak jak wtedy właśnie, jak teraz, że pojechał do Las Vegas, no to trzeba wykorzystać ją, tak? Ale siedząc na tyłku, nic nie robiąc, no to nie wykorzysta się tej sytuacji. Byłem troszkę sceptycznie podszedłem, bo to wiadomo, mi świata w K1 tu tak i no i mam tu mu coś przekazać. Wiadomo, jak powiedziałem, mam troszkę inny styl właśnie ten szkoleniowy. Ja mówię, że wiem, że to jest dobry, no ale nie każdy może się przekonać. No ale Izu się przekonał, tak jak właśnie czy Oskar, czy Łukasz, czy ktoś inny zacisnął te zęby i nagle się okazało po miesiącu, że nagle coś fajnego to wychodzi, tak? I w niektórych portalach właśnie bokserskich, gdzie mówił, że sposób poruszania i boksowania w ringu to zawdzięcza właśnie mi przez 8 miesięcy, kiedy tutaj ze mną przetrenował. Bardzo fajnie, dziękuję mu za te słowa. No a potwierdzenie tych właśnie jego słów było potwierdzenie słowa Kenena Dansa, tak? Tego trenera, który wykował wielu mistrzów świata, że nie wiem kto z kim trenował wcześniej, ale podał mu takie solidne fundamenty, że trenują teraz tylko nad szczegółami do walki i tam układają plan. Tutaj właśnie duża fajna praca była związana właśnie z Izu czy z Łukaszem, bo pomagał nam niezawodny Adrian Hoffman, który jest przygotowany do motorycznego, naprawdę specjalista, więc jak gdzieś tam w moim czy mój zawodnik stoi Adrian Hoffman, ja wiem o tym, że jest spokojniejszy o tą stójkę, o to zdrowie, więc tutaj zapraszam każdego, kto chce właśnie... Dodam tylko, że Adrian Hoffman też trener Łukasza Sajewskiego. Dokładnie tak powiedziałem. Dlatego tak mówię, jestem spokojniejszy o to zdrowie, wiem, że mogę na nich polegać, bo wiem, że z Adrianem Hoffmanem trenuję, więc tutaj naprawdę wielki specjalista, pomimo młodego wieku, a jest tutaj obszerną ma wiedzę, naprawdę. Okej, okay, no tak jeszcze możemy to chwilkę słówko o polskim boksie. Trochę ta stara szkoła wyginęła tych polskich dobrych bokserów. Aktualni nie za bardzo mogą się przebić. Powiedz, jak oceniasz w ogóle tych nowych, nie wiem, nowych zawodników, bo jeżeli chodzi o boks polski i dlaczego ta scena tak się albo wykruszyła, albo no, po prostu no, boks nie ma najlepszej prasy. Jak oceniasz właśnie w ogóle tą sytuację aktualnie na polskiej scenie? Tak naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, że to, co ze starego boksu można było wziąć te najlepsze rzeczy, nagle wyrzucili i wzięli te, co są najgorsze i... Naprawdę nie, ciężko mi to zrozumieć, naprawdę, no bo jeżeli coś nie idzie przez tyle lat, nie ma tych olimpijczyków, nie wychodzi ten boks amatorski, no moim zdaniem to trzeba coś zmienić, tak? No ale więcej kłótni jest, bo też tam czytam te właśnie portale bokserskie, więcej kłótni jest z tego wszystkiego, jeden drugiego się przepycha, zamiast gdzieś zrobić naprawdę jakieś szkolenie, wziąć, ściągnąć, nie wiem, ze Stanów, z Anglii, z Niemiec, jakiegoś wielkiego szkoleniowca, no zapłacić mu no tę kasę i ten polski związek by zapłacił, zrobić szkolenie ogólnopolskie na 10 trenerów, a w przeciągu, nie wiem, 5-10 lat naprawdę by poszło wszystko. Naprawdę, no, wiedza i nowe metody szkoleniowe są naprawdę ważne, a nie te stare, wziąć zawodnika, tak zarżnąć, żeby się wyżygał i wtedy poklepać.
to była dopiero praca, tak? No to jest, dokładnie. No to jest, ja często oglądam właśnie, nieważne czy koleś jest szybki, czy zawodnik jest szybki, silny, dobrze pracuje na nogach, dobrą ma obronę, ciągle to samo, bat na worek i batem pogania, aż w końcu chłopaki się wypalają i wszyscy rozkładają ręce, no nie nadaje się, no, wypalił się i koniec, a tak naprawdę nie dopuszczałem tej myśli, że to jest ich wina, tak? Brak właśnie tego rozwijania, patrzenia właśnie w przyszłość, gdzieś tam coś poszukać, gdzieś znaleźć, coś pomóc tym chłopakom, a nie tak było kiedyś, tak musi być, bo ja za sztaba boksowałem tak i tak musi być. No ale wiadomo, fajnie, wszystko fajne, ale to jest historia, trzeba się uczyć, tak, cały czas. Czy to właśnie wynika z takich po prostu, no jak to w Polsce, politycznych układów, związków, co jakby to niszczy wiele sportów, od kickboxingu, po zapasy, czy to jest po prostu no, taki polski klasyk, betonowe związki, które wstrzymują cały rozwój? Dokładnie. Gdzieś tam ktoś tam ma coś do powiedzenia, nie zawsze coś mądrego i nie dopuszcza innych mądrzejszych, przykładowo ludzi, bo może mu zagrozić. Dla mnie powinni ludzie być tacy, którzy mają naprawdę ten boks w sercu, tak? Czy każdą inną sztukę walki, bo inaczej to nie zrozumie zawodnika, nie zrozumie tego wszystkiego, tak? Pamiętajmy, że właśnie najgorzej to wydostać się z tej dziury, tego, z tego dna, żeby wyjść na szczyt, tak? Wiadomo, jak wychodzisz na szczyt, to każdy cię klepie po plecach i wielu jest ojcu tutaj sukcesów. Mówię, pomagać trzeba najpierw tym młodym, którzy gdzieś tam nie mają tej pracy, albo mają pracę, ciężko im tam gdzieś dostać się i jakoś, nie wiem, przez jakieś różne inne metody, nie wiem, finansowe, no ale no mówię, tutaj wracając do tego szkolenia, najważniejsze szkolenie. Żeby człowiek wychodził z treningu i wiedział, że coś osiąga, a nie zarżnięty, wychodzi, śpi i nawet nie wie, co dokładnie zrobi na tym treningu, bo nie jest w stanie powiedzieć, bo nawet nie wie. No tak jakby cały ten polski sos, to jak wracając do Izu, miałem tam parę razy z nim go spotkałem, rozmawialiśmy, to no widziałem, że chłopak z dużym potencjałem, jak bardzo umoczony jest od swoich promotorów po właśnie cały klimat polskiego boksu. Także mam nadzieję, że on po tym powrocie czy wyjeździe coś jakby zmieni się w jego karierze, no bo no co, chyba można powiedzieć, że naprawdę spory talent, tylko... Spory talent właśnie, to jest coś, mówię, gdzieś tam ja zobaczyłem błysk w jego oczu, gdzie ja jestem tutaj, powiedzmy, na tle tych Kenny Adamsa czy innych trenerów, no nie można się równać, tak? Czyli ja to zobaczyłem i po prostu ja, nie mówię, ja nie rzuciłem mu swojego stylu walki. Jeżeli ja mam powiedzieć, iść ciężko i bić mocne ciosy, a Jezu po prostu lubił luz, tak? I ja na ten luz mu pozwoliłem, no i się okazało, że nagle chłopak się zmienił zupełnie w coś naprawdę fajnego i pojechał do tych Stanów, nagle takie tam robi poruszenie niesamowite, bo mam z nim kontakt cały czas i nagle co jest? Tutaj w Polsce nagle u wielkich trenerów nie, nagle tam pojedzie do lepszych trenerów i coś fajnego w nim widzą i że może zrobić naprawdę dobrą karierę. No dobrze, no tak. Można powiedzieć polski klasyk, tak? Że właśnie polscy zawodnicy w Polsce często są no, tłumieni albo zamykani, a ich kariery otwierają się bardzo często, jak wyjeżdżają. Także no, kończąc wywiad, dzięki Maciek za wywiad. Jeszcze jak masz ochotę się podziękować, pozdrowić, to jest moment dla Ciebie. Chciałbym podziękować swoim sponsorom, firmie Trek, Beltor i oczywiście klubowi Forgi w Gdańsku. Dzięki serdecznie. Dzięki.